Trzecia część wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 23 listopada 2015 roku. Ochrony przeciwpowodziowej gminie. Proszę Państwa, dostaliśmy w materiałach wcześniej protokoły przeglądu tych wałów przeciwpowodziowych, protokoły kontroli i plan operacyjny przeciwpowodziowy. Proszę Państwa, jakie są pytania odnośnie tego tematu? Proszę bardzo, problemy. Kto chciał zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo. Przepraszam, ja mam. Proszę bardzo. Dla mnie te wyjaśnienia są tak czytelne, te protokoły są pozytywny oświęg mają, więc ja tu nie mam o co zapytać. Dziękuję bardzo. Przeczytałam. Uję, ja się uję popatrzeć na to. Proszę bardzo, co jeszcze? Co jeszcze ma jakieś? Proszę bardzo, nie ma? To może być. Ja to mam pytanie, bo tam to szczerze wynika, no za dużo tam nie rozumiem tego, ale dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o domaćkę, może tak obrazowo na wysokości lewiatami, jeżeli się tam popatrzy na to, tam gdzie byłem, to co ludzie do mnie dzwonili, no to tam kurde są za kola tej domaczki, no to tam jest 2/3 kurde niedrożne te cokolwiek. Jak tutaj ma to się odnieść do tego startek i się zadawalający, to ja nie wiem, ktoś kto to wypełniał i pisał, jakie kryteria dla niego są niezadawalające. Bo ja uważam, że większa ulewa teraz, to te domy tam pływają. To znaczy, jeżeli mogę dopowiedzieć, proszę, dotyczy tylko wyłącznie wałów na domaczce. Nie dotyczy całego koryta, całego cieku, tylko fragmentu obwałowanego. A piszę w tych protokołach pokontrolnych. Ale ja nie ma wału. To musisz dorobić. Czy jeszcze ktoś z członków komisji? Pan Kosefa, proszę bardzo. Odnośnie tych dwóch przepustów na wałę są, proszę Państwa, tego typu śluzy wałowe ja nigdy nie zdawały i nie będą odpowiedzi. No jest, nie ma głębokie, naprawdę. Mistrzowie budowli hydrologicznej Niemcy budują kanały na północy kraju. Przetrwają do dzisiejszego dnia te śluzy. Zresztą mamy takie śluzy w ustawie, w Austriacji, a jak tylko czytamy przed wojennych, to agenty są na kierunku. Ta śluza jest pod całym walem poziomu. No są specjalistą, są dobre, nadają, że są złe, ciała, że są złe, one nie zdają w ogóle egzaminu, one nie chronią w przypadku wezwania się pisowi. Ta woda wpływa z powrotem do wycieków i tak dalej. Proszę Państwa, zdecydowany wpływ na zasadniczy zostanie na poziom zagrożenia powietrznego do naszej gminy ma funkcjonowanie kaskady rzeki Sowy. W okresie jeszcze austriackim były planowane plany realizacji budowy zapory, która została zrealizowana w ciągu czasu międzywojennym. Potem mają ciekawostkę, którą czytałem z dokumentacji technicznej budowy mostów w obiegunkach. Mianowicie wynika z tego, że planowany maksymalny zrzut wody z tej zapory miał wynosić 60%. To był maksymalny zrzut wody, jaki był planowany. I w oparciu o te plany została przygotowana dokumentacja techniczna mostu w Kobiernicach, zrealizowana budowa w latach 20. minionego wieku. I prześwit pod mostem, on tak został dostosowany właśnie do 600 metrów sześciennych. Na dzień dzisiejszy wiemy doskonale, że niejednokrotnie zrzuty wody z kaskady rzeki Sowy przekraczają te 600 metrów sześciennych na sekundę. Natomiast zbiorniki, głównie jezioro Międzybrodzkie i jezioro Żywieckie, przestały pełnić funkcję zbiorników retencyjnych. Tak naprawdę. Jezioro Międzybrodzkie to zbiornik przemysłowy, gdzie utrzymywany jest bardzo wysoki poziom wody po to, żeby mogła funkcjonować elektrownia topowo-szczytowa i to ta firma najwięcej ma do powiedzenia w zakresie utrzymywanego poziomu wody.
Natomiast nie wiem, czy Państwo śledziliście dyskusję na temat planu ochrony przeciwpowodziowej górnego do Rzeczawisku. To właśnie z naszych terenów. Taki plan powstał. Między innymi firma projektująca zakładała na przykład zrzuty wody prewencyjne z Jeziora Międzybrodzkiego, co wywoływało niesamowite dyskusje, szczególnie wśród niektórych radnych powiatowych z Żywca i niektórych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność usługowo-gastronomiczną położoną na brzegach Jeziora Żywieckiego. Jakoś w tej dyskusji zapominano całkowicie, że trzeba wziąć i zabezpieczyć przeciwpowodziowo tereny, które położone są poniżej kaskady rzeczowej. I nie, są to, nie jest to tylko gmina Porąbka, ale integralnie związane to jest na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowym tak wielkiego miasta, jakim jest Kraków. Szkoda, że w tej informacji nie znalazły się właśnie informacje na temat przedsięwzięć, jakie są planowane w ramach tego planu, bo one planowane są duży wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Z jednej strony, bo głównym zagrożeniem jest rzeka Sosna. I jeżeli nie będzie odpowiedniej gospodarki wodnej prowadzonej przez RZW, to czy intensywny upadek deszczu może być zalewany w mniejszym lub większym zakresie. I to jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, warto zobaczyć i rozpowszechnić, że w ramach tego projektu została sporządzona po prostu mapa zagrożenia powodziowego, na której ściśle zostały określone tereny zalewowe. Z analizy tej mapy wynika, że na terenie gminy Porąbka jakiś niewielki tylko tam cząstka tego zagrożenia powodziowego jest w obrębie Węgierki. Natomiast zagrożenie powodziowe nie występuje zarówno na Strudze, jak i również nie występuje na Przykopie nazywanej inaczej Młynówką. To znaczy, że stan, poziom, tereny zalewowe umiejscowione zostały tylko i wyłącznie między wami. Ma to bardzo istotne znaczenie. Zresztą z tego co wiem, to w planie przestrzennego zagospodarowania tereny oznaczone jako zalewowe również znajdują się tylko między wami. I dla nas najistotniejsze, co ostatnia powódź pokazała w 2010 roku, to jest uregulowanie kwestii zagrożenia powodziowego jednak na Strudze, na Młynówce i na Węgierce, w Kobiernicach, ja mówię o Kobiernicach. Natomiast zagrożenie określone występuje również w przypadku różnego rodzaju cieków wodnych, które występuje okresowo. Które normalnie są suchymi ciekami, nie ma wody, natomiast w przypadku większych opadów występują tam określone zagrożenia. Ja nie wiem, czy te cieki są do końca zinwentaryzowane, to znaczy, czy wiemy, kto za nie odpowiada, w jakim zakresie te wszystkie rowy, mniejsze, większe, stanowią własność gminy i gmina za to odpowiada, w jakim zakresie odpowiada za to powiat, a w jakim zakresie odpowiadają to jeszcze inne instytucje. I to jest niejednokrotnie istotą naszego zagrożenia powodziowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Pani Radna Wydalska, najpierw później Pan. Proszę. Dziękuję bardzo. No, myślę, że Państwo, którzy w poprzedniej kadencji już byli radnymi, też znają moją wątkę na temat rzeki Domaczka. I tutaj w tej analizie bezpieczeństwa moim zdaniem zabrakło stanu korytarza, ponieważ mimo wszystko według mnie i chyba tej radni się ze mną zgodzą, to, że koryto rzeki czy kanału, czy rogu jest niedrożne, stwarza zagrożenie powodziowe. I tutaj Pan Radny zadał pytanie o odcinek na powyżej Lewiatana. Ten odcinek z roku na rok, z miesiąca na miesiąc jest coraz bardziej niedrożny. Ja na początku swojej tutaj bycia radną przedstawiłam Państwu zdjęcia tego odcinka, między innymi. Muszę Państwu powiedzieć, że nic się nie zmieniło od tej pory, za wyjątkiem tego, że coraz mniejsze jest światło przepływu tej wody.
I o ile mieszkam na tym terenie urodzenia, pierwszy raz zdarzyło się podczas dwugodzinnej ulewy, że ta domaczka nad mostkiem po prostu wylała, zalewając okoliczne domy i wlewając się do ogródków. Pierwszy raz. I nikt mi nie powie, że stan koryta i zamulenie tego koryta nie ma wpływu na to zagrożenie powodziowe. Nie chcę się tutaj odnosić do czasów starożytnych, gdzie systemy irygacyjne były czyszczone i wały były umacniane, a kanały czyszczone po każdym wylewie Nilu. Ja nie wiem, czy to jest aż tak trudne do zrozumienia. I dziwi mnie tutaj naprawdę analiza, znaczy chciałabym, żeby kiedyś również była dokonana tego typu analiza, że stan uległ znacznemu pogorszeniu na skutek nawalnych deszczów, uszkodzone i zniszczone zostały umocnienia brzegowe, pokryte zostały skarpy brzegowe podchodzące w nasypy. Rzeka Domaczka i tutaj ten ciek Domaczka jest w jeszcze gorszym stanie. Brzeg po prostu się dokładnie zawalił, wszystkie te umocnienia, betony leżą, jak przyjdzie większa nawałnica półgodzinna, to przeniosą się dalej, będą niesione aż do Soły. I tutaj nie zgodzę się, że tylko Soła jest zagrożeniem powodziowym dla naszego rejonu. To są również potoki, które w przeciągu 2 godzin potrafią po prostu odciąć mieszkańców, tak jak to jest w przypadku właśnie nazwiska państwa, nie pamiętam, koło kapliczki. Z ulicy Cierniowej. Tak, bo drugiej stronie. No, Adamów i Szłapan. Odciąć całkowicie i stworzyć wyspę z dwóch domostw. Sikora. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Te protokoły, które państwo dostali tak de facto, miały właśnie to państwu nauczyć. To, że w tych protokołach tak de facto nic się nie zmienia. Z każdego przeglądu, na każdym przeglądzie są wpisywane jedne i te same rzeczy. Jak ja bym dał państwu przeglądy sprzed 10 lat, tam by było to samo. To samo, po prostu służby, instytucje w tym kraju, które są odpowiedzialne za utrzymanie, to co pani mówi, koryt cieków i czy wałów przeciwpowodziowych, te infrastruktury po prostu są niedofinansowane. I to bardzo niedofinansowane. Jedyne co tutaj przez ten okres, kiedy ja tutaj pracuję, to wymieniono przepust na ulicy Karpackiej w Czańcu koło pana Kotła. Jedyny, który został wymieniony. Natomiast to, co mówi pan Kocęba odnośnie przepustów właśnie na Strudze i na Przykopie, to jest prawda. To jest niestety prawda. One są skorodowane. Natomiast nie rozumiemy tutaj, w ogóle urząd nie rozumie stanowiska zarządu melioracji, jeżeli chodzi o to, w tych protokołach jest pisane, że koszty powinna ponieść gmina i GPW, jako instytucje, które odnoszą korzyści z tego, że te cieki płyną, pływają do Soły w tym miejscu. Co do gminy, to chyba nie mamy wątpliwości, że gmina żadnych zysków z tytułu tego nie ponosi. Natomiast co do GPW, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak oni tą sprawę rozstrzygną, bo GPW, z tego co myśmy się orientowali, wykorzystały ciek, który istniał. Który istniał. On sobie płynął już przecież na długo przed tym, zanim powstały wały. I jest na mapach zaznaczony, starych. Natomiast no, jak gdyby zrobienie tych wałów i tych przepustów, no nie wiem. No, nasze stanowisko w gminie jest takie, że po prostu oni to powinni zrobić. Oni tego nie robią, nie remontują, nie czyszczą koryta. W planie, to o czym mówił pan Kołczęba, program ochrony przed powodzią do Rzecza Górnej Wisły, owszem, powstał taki dokument, to zresztą można na stronie internetowej istok.gov.pl, tam są udostępnione treści tych planów, można wszystko przeczytać, cała dokumentacja, cała korespondencja między gminą a firmą MGGP, która to realizowała, jest tam po prostu opublikowana. Oprócz tego ISOK-u, wspomniał pan jeszcze o tych inwestycjach, które są tam wymieniane, ale owszem, tak no, jadąc od góry tutaj, program zakłada przebudowę mostu, tutaj tej kładki pieszej, są tu kierunki, zakłada nawet przebudowę mostu na drodze krajowej numer 52, to o czym mówił pan Kocęba, po prostu założenia są takie, żeby w międzywalu nie było żadnych podpór, żeby po prostu żaden obiekt budowlany nie zawężał
przepływu rzeki. Przepraszam, że panu przerwie, panie Patryku, ale mam zdjęcia z okresu, kiedy most przedwojenny został wybudowany. Projekt był taki, że dojazdowe przyczółki tego mostu po prostu były drewniane. Później w okresie powojennym, to znaczy po II wojnie światowej, zostało to zlikwidowane i został zrobiony nasyp, co w istotny sposób wzięło i zawęziło właśnie przepływ, swobodny przepływ wody pod mostem. Mam zdjęcie takie, na którym doskonale widać właśnie te zrobione w 1937 roku, gdzie dojazdy są po prostu drewniane z jednej strony, z drugiej strony mostu, gdzie woda swobodnie przepływała całą szerokością tego koryta, prawda? Więc ma to swoje uzasadnienie, tym bardziej, że zrzuty wody są no, znacznie większe są jak na dzień dzisiejszy, niż wtedy, kiedy planowano na zbiornik, jako zbiornik retencyjny Jezioro Międzynarodzkie. Ja jeszcze jedną rzecz jeszcze tam powiem. GPW od jakiegoś czasu, na 2-3 lata może poczuwa się do jakiejś dbałości o cieg wodny pokryty struga. Natomiast no mapa, ten cieg wodny nadal jest gdzieś tam w innym terenie. To nie zostało załatwione geodezyjnie. Z tego powodu to tam ludzie mają różne problemy. Natomiast rzeczywiście GPW w jakimś zakresie bierze i dba o ten cieg wodny od mostu na drodze, zresztą od tych stawów osadowych, które tak mają, aż po odpływ praktycznie do rzeki Sołów. Oni to koszą, czyszczą, więc dbają o to. Natomiast tam kolejnym użytkownikiem tej strugi jest również Akwa. I ze strony Akwy akurat no, nie są wykonywane żadne prace, nawet pielęgnacyjne na pobrzegu, który przylega do ich urodzenia. Więc GPW nie jest jedynym podmiotem, który rzeczywiście korzysta, osiąga określone korzyści z funkcjonowania tego cieku wodnego. Kolejnym jest Akwa i to powinni o to zadbać wspólnie co najmniej. Natomiast jestem zdziwiony dużo tymi dyskusjami, dlatego że Akwa, GPW to jest przedsiębiorstwo podległe marszałkowi województwa, prawda? A Śląski Zarząd Regulacji Podległy również jest marszałkowi podległy, jeśli dobrze wiem, że jest tu będzie. Więc faktycznie nadzorcą tych obu instytucji proszę, jest ta sama jednostka, prawda? Więc no a jakie są te siły, no to wiemy. To jest tragedia po prostu. Nie spełniają prawnego wymogu. Nie mówiąc o tym, że tam ciągle wpadają jakieś gałęzie, jakieś coś. Dziękuję. Pan Patryk chciał skończyć jeszcze? Bo pan Patryk, czy jest jeszcze? No nie wiem, jeżeli chodzi o te sprawy techniczne, no tutaj chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to no, koszty jak gdyby i odpowiedzialność za to nie leży po stronie gminy. No my możemy jedynie oddziaływać, prosić, pisać. No i tyle w zasadzie może. Znaczy ja mówię dodać o temat tej konferencji żywców odnośnie tej górnej, programu górnej Wisły, to te uwagi, które byśmy jako gmina wnieśli, one tam zostały naniesione, tylko że i te zabezpieczenia w rejonie Kobiernic i nawet tu w Polonce ma być przebudowany most, bo on nie spełnia ta kładka, nie? Tak. Która nie spełnia żadnych, dlatego że ona ma wszystkie podpory w sole i drzewa, które popłyną, no to spowodują momentalnie, że spiętrzenie wody, zalanie i rozwalenie mostu albo zalanie porąbki. Jest no, sporo tych uwag, on to zostało wniesione, ale z tego co myśmy tam z fachowcem i rozmawiali, to raczej to jest bardzo wątpliwe, że ten program kiedykolwiek ruszy z miejsca, także... No, odkąd ja pracuję w urzędzie, to już jest czwarty chyba albo piąty program, kolejny, następny, dotyczący spraw powodziowych, na który nie jest wydawana złotówka. Nie jest realizowany po prostu. No i odnośnie jeszcze tego, wracając do tego jeziora żywieckiego, tam ci eksperci, załóżmy, którzy to opracowywali, zalecili faktycznie obniżenie lustra wody o metr, żeby rezerwę powodziową powiększyć o 10 milionów metrów sześciennych wody. No to oczywiście godzi w interesy po pierwsze energetyki. Ten poziom, który się teraz utrzymuje, to już jest takie minimum, na które oni są w stanie się zgodzić, no bo później po prostu opłacalność produkcji energii elektrycznej znacząco spada. No a następną stroną są samorządy i przedsiębiorcy, którzy utrzymują się z prowadzenia działalności jakiejś tej około turystycznej, dla których obniżenie tego poziomu na kolejny metr znacznie, że tak powiem, no, zawęża pole działania, no i wpływa na atrakcyjność tego terenu też.
No jedyną alternatywą jest wyczyszczenie po prostu tego, tego jeziora, o co tam dosyć mocno zabiega burmistrz Żywca, zresztą nie tylko. No ale no kwestia po prostu pieniędzy. Nie ma pieniędzy na to, tak jak na wszystkie inne sprawy niestety. Znaczy, to Najpierw pan Sosnowski w latach 60. było chyba bodajże ostatni raz oczyszczamy. Nie. Nie było później. 70. a do pracy to jeszcze w latach 70. chyba, czyli początek 80. Było oczyszczone, bo pamiętam, jak jeździłem do pracy, to było wszystko widać, co leci do tego jeziora. Natomiast jakieś klasy są tam uznane, Natomiast czy tempo. Poziom prac, jaki jest wykonywany, to znaczy technologia wykonywania poprzez umacnianie brzegów, poprzez narzuty kamienne, to zdaje egzamin, no, raczej przy większej wodzie to nie zdaje tego, bo po prostu te kamienie są podrywane, one się sprawdzą gdzieś tam w górze, ale w przypadku mniejszych opadów i mniejszego zrzutu wody, to rzeczywiście w jakiś sposób one to koryto zabezpieczają. No, meander jest naturalny, on się musi tworzyć. I wielu fachowców podkreśla, że te metody układania tych wzmocnień siatkowych, które kiedyś były poprzez sadzenie faszyny i tak dalej, że to były lepsze rozwiązania. Ja tylko być może wrócić do naturalnych metod profilowania i cieków wody, bo kiedyś przecież to tylko i wyłącznie wskazano brzegi orką, wikliną, prawda, były faszynowane brzegi i tak dalej. I w naturalny sposób to zostało wzmocnione. Zresztą na dzień dzisiejszy kawałek Przykopy, Kopiecki, Elektryko, z tej strony jadąc na wałek, to najlepiej widać, w jaki sposób to wszystko było zabezpieczane. I to się przyjmie, to tam nic nie jest podbywane, na teraz no coś trzeba robić. Z tym wszystkim, żeby to było na bieżąco po prostu profilowane. Dziękuję. Pan Sobiak, proszę. Panie, czy były jakieś rozmowy prowadzone z Akwą? Oni bardzo duży teren, tam całą tą wydynkę mają. I jedyny spust wody z tego terenu to jest rura, chyba 300 metr. I ona wpada przy samym wale do studni. Przy samym wale, to jest pod kątem prostym. I to, że była ta cała ulica sportowo zalana, to ja w 80% winuję ten odpływ. Oni poszli po najniższej linii oporu, zabetonowali wał, taką płytę betonową na wale zrobili i pompami pompują, jak tam zalewa przez ten wał. To jest naruszanie wału, bo ten wał już był taki wypukany przez nich, a z tym nie robią nic. Od lat tak jest, klapy się zamkną i ta woda idzie prosto. No nie będzie skręcać, choć 2 metry od wału, nie będzie skręcać 90 stopni i żeby szła tam na ten przepływ. To znaczy no, z rozmów przy okazji tam odbioru technicznego tej inwestycji po 2010 roku, oni twierdzili, że broń Boże, oni nic tam nie spuszczali. Ja nie spuszczali, przez całą rurę leciało. Tak. I szło to prosto. Kwestia tego umocnienia, które oni sobie zrobili, to właśnie za zgodą zarządu melioracji takie dostali wytyczne, żeby móc pompować tą wodę i żeby po prostu wyrzucana woda nie podmywała tego wału, no mieli zrobić coś takiego zrobili. No ale zrobili, ale co z tym, z tą rurą? Przecież ta rura, no to mówię, że ten skąd prosty i ona wpada do tej skrugi i leci prosto. Mija w każdym razie. No nie ma możliwości, żeby ją przekierować. A ja by zrobili ten zawał tam z tamtej strony gdzieś z boku, to by to tam szło. Już bardzo dużo tej wody unikniemy tu na terenie ulicy. To znaczy tak, to by ta rura mogła być w tamtym miejscu. Tylko to jest to, o czym pan Kocęba wcześniej mówił. Te śluzy nie powinny być skierowane prostopadle do nurtu rzeki. One powinny być właśnie mniej więcej pod takim kątem skierowane, jak jest wylot tej rury. Gdyby one były skierowane w dół nurtu, w mniejszym stopniu dochodziłoby po prostu do przepływania tej wody poprzez te klapy i cofania jej. No ale śluza jest tak, właśnie. Wał jest tak, a woda leci z góry zaraz koło śluzy prosto. To już nie skręci tam. I tym się trzeba zająć. A fajnie się weźmie do roboty. Tyle terenu, co oni mają, przecież tyle gruntu, pół kopielnicy z nich. Bo wodociągi GPW to i co, jaki tam teren. A oni osadniki, to wszystko i takiego bubla tam mają. Przyjdzie znowu taka powódź jak w 2010. To samo będzie. Przez tą rurę między innymi.
Dziękuję. Pan Rzewiecki jeszcze prosił wcześniej, tak? O głos? Tak, tak. Ja tylko jeszcze chciałem raz wrócić do tego tam, na domarce tej zakrętu pod Lewiatanem, bo tam byłem, bo nie telefony. Czym rzecz? Tam mamy taką podwójną literkę S, nie? I obrazowo nawiązując, to można powiedzieć, jakbyśmy, kurde, normalnie, jakby były większe opady teraz. To jak na basenie zjeżdżania, nie? Ta woda po prostu nabiera takiej prędkości ze względu na topografię, że idzie ten potok z góry, że tam no wyrzuci to wszystko i mamy zalane te całe te tereny. Nie? Ja dlatego pytam po prostu, co z tym robić, bo trzeba to, kurde, jakoś, ja wiem, ten żwir odebrać chociaż, kurde, to co jest zasypane. To, co jest oberwane, to jest inna sprawa, no, ale żeby to po prostu udrożdżyć na tyle, żeby przepustowość tego była większa. Nie? No ja powiem tak, myśmy już tam byli parę razy na tym, różne wizje i z panem Szczepąkiem, i który jest szefem odpowiedzialnym za kryzys powodziowy u wojewody, i ze służbami marszałka, które są w ogóle właścicielem tego cieku. Tam kiedyś temat był bardzo bliski do rozwiązania, była dokumentacja robiona, praktycznie była na ukończeniu, było uzgodnione, bo tam jest przy marszałku jest taka grupa zielonych, z którym się uzgadnia. Z nimi było uzgodnione, w pewnym momencie gdzieś pojawiła się jakaś grupa ze Szczecina zielonych, która oprotestowała cały projekt ze względu na czosnek niedźwiedzi, który rośnie w górnym dorzeczu do Maczki, i potem to się wszystko rozsypało, bo wtedy były pieniądze na to, później pieniądze się skończyły. To w tej chwili monitorujemy do nich cały czas, bo my rozumiemy tam, czy ten dom jeden jest tam zagrożony w ogóle. Jak przyjdzie większa woda, to ten dom jest szansa, że on może po pewnym czasie spłynąć do Maczki, ale nie wiem, no. Wszystko tam mówiło się o tym programie Górnej Wisły, że będą pieniądze, że te cieki również będą regulowane, dopływające, ale tak jak mówię, to, co żeśmy oglądali ostatnio w Żywcu, cośmy rozmawiali tam z fachowcami, to są marne szanse na to, że ten program, zresztą oni go już teraz przez to nie jest ten program Górnej Wisły, tylko inaczej go tam się nazywa jakoś. Nie? Pomieszali te programy dwa, które tam jakieś powstawały, ktoś tam pieniądze bierze. I jest to na takim etapie, że fachowcy nie widzą, że ma sobie na to, że to wyjdzie. Znaczy, panie Wójcie, ja tylko sygnalizuję po prostu, że teraz, bo to jest tak, nie tylko my, bo i wszyscy ludzie, nie? Dopiero zmieniają opony, jak śnieg spadnie, nie? Tak samo my teraz tymi suszami jesteśmy uśpieni, nie? Ale jak tak pierdyknie wulgarnie ujmując, kolokwialnie, to ale do mnie ci właściciele tego domu, co jest tam zagrożone, też przychodzą. Już byli parę razy, przyszły tam, piszemy pisma i do melioracji, i żeby to ująć i tą regulację, i skończyć w końcu tą regulację tej domaczki. Jak odpukać, aby taki dom zabrało, to powinno nam, oni tam to odszkodowanie płacić. To jest nienormalne, jak tak się suła z boku tutaj, czy w jakim to państwie żyjemy, no naprawdę. To nie ma mocy. Wizji lokalnych z udziałem śląskiego zarządu melioracji na Domarce jest chyba więcej niż na wszystkich. No, tak ciekawe. I bez echa. Gdyby odpowiedzi są coraz mniej optymistyczne, ponieważ w 2013 uzyskałam kolejne etapy prac, które są zaplanowane na lata rozbite. W sprawach konsultacji uzyskałam odpowiedź, że w miarę pozyskiwania środków będą prowadzone prace, także... A środków nie ma. A środków nie ma. Dziękuję. Pan Filarski prosił o głos. Zadam o pytanie do pana Patryka. Czyli rozumiem, że nie ze wszystkimi wnioskami wynikającymi z tych protokołów pan się zgadza, i tak się domyślam, że tam, gdzie nie ma pańskiego podpisu, to się pan to znaczy nie zgadza. Ja jestem podpisany jako uczestnik, a nie jako uczestnik wizji i uczestnik przeglądu, nie jako, że tak powiem, ale jak uczestnik miał pan prawo do jakichś uwag do protokołu, czy nie? Tak. Dobra. Znaczy cały czas jest jedno i to samo, to są te same uwagi odnośnie, no praktycznie te same miejsca, cały czas te same miejsca. No to proszę państwa, ja się czuję generalnie oszukany tymi protokołami, bo z nich wynikałoby, że możemy spać spokojnie, że nic nam nie grozi, że mieszkańcom naszej gminy, w szczególności mieszkańcom Kobiercy, też nic nie grozi. Tylko boję się, co będzie, jak przyjdzie trochę bardziej mokry dom niż te zwykłe lata, które mamy teraz. Bo dla mnie te protokoły to jest taki hura optymizm pisany bo potrzeby tych ludzi, którzy nie chcą dać kasy na te cele. I druga rzecz, przy tej okazji, bo pojawił się ten temat również tutaj w wypowiedziach moich poprzedników szanownych, to wydaje mi się, że potrzebujemy również pochylić się nad takim kompleksowym rozwiązaniem odprowadzania wód deszczowych na terenie całej naszej gminy.
bez względu na to, czy to jest Kowiernice, czy Czaniec, czy Bujaków, przestały w dużym stopniu funkcjonować spółki, bo zasypywano, zaorano rowy. Jednocześnie mamy coraz więcej podjeżdżów, coraz więcej też szybkie są prowadzone. I boję się, że o ile obyśmy nie doczekali, pogodzi, w którym zdarzeniu Białoruski wspominał Pan Sobiak, to tyle rzeczywiście 2-3 godziny zimne opady też powodują w tej chwili to, że część niewyników jest podstawianych przez taką działalność. No. Ja tutaj apeluję do Pana Wójta, do urzędników, żeby spróbować jakoś ten problem przeanalizować i wskazać ewentualnie możliwe rozwiązania. No bo tak jak mówię, rowu się nie kosi, rowy się zasypie, rowy się likwiduje. I zaraz tak. Mamy taką dużo. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys przedtem prosiła o głos. Proszę bardzo. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na w sumie 3 rzeczy. Jedna sprawa, wymieniony został most na ulicy Cisowej. To jest jedyny most okularowy, składający się z 2 rur, który jest na cieku Donaczka. Więc wyobrażacie sobie Państwo, jak wzdłuż brzegów są drzewa, co się dzieje przy większym opadzie. On jest natychmiast blokowany przez gałęzie i potem strażacy z narażeniem życia na tym moście próbują coś gdzieś zrobić, ale skutek jest taki, że tam zawsze jest zator. I pytanie teraz, kto jest w stanie sobie z tym poradzić? Most kiedyś był zrobiony bez żadnych zezwoleń, mieszkańcy sobie zrobili przejazd do tego. Na dzień dzisiejszy, jeżeli byśmy go zlikwidowali, najlepiej, żeby go Powódź porwała, ale on jest dosyć solidny tego lesu. No bo co? W tym momencie my mamy robić do mostu praktycznie do jednego budynku, bo na dzień dzisiejszy tak wygląda sprawa, bo droga została zamknięta z drugiej strony. I no i teraz co? Rozbić ten przepływ z tym mieszkańcom i zostawić ich bez dojazdu praktycznie. Czy mamy most do jednego domu sfinansować, to jest w ogóle niemożliwe z budżetem naszym, jak jest w Sołeckiej. To jest jedna sprawa, ale to jest naprawdę bardzo poważny problem. Tam jest zawsze zator i zawsze woda potem zalewa okoliczne budynki, podnosi się. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, moim zdaniem ktoś naprawdę powinien troszeczkę nam pomóc, jeśli chodzi o Sołectwo Czaniec, w rozwiązaniu problemu łębów tak zwanego. Ulica Bratnia, ulica Bzów, ulica Bufietowa, Powódź, każda Powódź zaczyna się tam. Zaczyna się tym, że nie widać, w którym miejscu jest ruch, a w którym miejscu jest droga asfaltowa, bo wszystko to jest jedna wielka woda. I o ile jeszcze dawniej może ten problem był może ciut mniejszy, to w tej chwili na potęgę się nowe budynki budują. Słuchajcie Państwo, nowe całkiem budynki, nowe działki do sprzedania pod zabudowę. A my zostaliśmy z tym tematem sami. Rowy długości około 3 km. Do koszenia, do odmulania, przepusty do pól, które są już nieużytkowane, które mają średnicę 60 cm, czy położona jakaś płyta, po której mieszkańcy przejeżdżali. I teraz, proszę Państwa, no, jest sytuacja taka, że no, dzięki pomocy Urzędu Gminy, posyłaniu pracowników, my to próbujemy utrzymywać, wykaszać, próbujemy to czyścić, próbujemy to... I jest to systematycznie robione. Jest to, ale słuchajcie, to jest droga przez mękę. Nikt tego nie widzi, bo nikt tam wtedy nie chodzi, dopóki nie jadą się popatrzeć, jak to łęk cały pływa i ludzie na konto napływają. Część terenu jest w ogóle bez odpływu. Tak jak Korupcy są i tego. I za każdym razem myśmy są nazywani ostatnimi epitetami, jak ci ludzie są znowu zalani i dopiero jak ta woda opadnie, to dopiero tej wody nie ma. Więc tam rozpatrywaliśmy, że co na przewodnia. No naprawdę tam są tak trudne tematy. A jeszcze jednym tematem, z którego nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, no może Krzysiu Szpila kojarzy, jest teren osuwiskowy na tak zwany Kozi Górkach, czyli jak Pan Super mieszka, jak ten dom, który się spalił tam, tej staruszki. Tak, więc słuchajcie Państwo, tam lecą skarby, tam jest podobna sytuacja, jak mieliście lata temu,
koło rzeźni, że wam pojechały całe drzewa, całe skarby. Tylko że tam, jak nam te skarby zjadą, to w tym momencie zablokuje się główny ciek wodny, który prowadzi wody z całego Bukowca, z całego lasu i mamy pływające wszystkie budynki. To jest olbrzymia ilość wody. Tam są skarby, proszę państwa, na kilka metrów wysokie, osuwiskowe. Porośnięte. Proszę? To są w działkach regionowych. Tak, tak. To znaczy, te osuwiska funkcjonują od kilku lat. Tylko to jest ta sprawa, że akurat coś następnego zjedzie, któryś korzeń jeszcze jest obmywany z dwóch stron i on jeszcze jest prześwit. To są naprawdę bardzo, bardzo nieciekawe rzeczy. Trzeba by było naprawdę tam podejść, zobaczyć, pochylić się na tym. Nie wiem, może są jakieś fundusze, z których moglibyśmy no przynajmniej przymierzyć się do tego, bo tego się nie zrobi. A problem się naprawdę pogłębia. No mówię, coraz więcej są nowe budynki. Za chwileczkę nam przyjdą ludzie ze Śląska, gdzieś takiego, inteligenci, wygadani, którzy nas no będą niszczyć, ale trudno kogoś nie niszczyć, jak mówię, że dom i cały dobytek. I to naprawdę jest olbrzymi problem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w tym temacie chciałbym Państwa coś zabrać? Ja tylko słowo. Proszę. Proszę Państwa, z danych, którymi my dysponujemy i z praktyki, rzeka Soła poniżej zapory w Czańcu zaczyna się stać wtedy niebezpieczna, jeżeli zrzut zapory Szczańca wynosi powyżej 600 metrów sześciennych na sekundę. I wtedy jest problem. Proszę? Znaczy RZGW twierdzi, znaczy uważa, że 350 metrów sześciennych na sekundę to jest już... No, ale że to jest jeszcze w miarę bez... Jest do 350, tak. Gdzie nie dochodzi do degradacji tych wałów i tak dalej. Powyżej 600 metrów sześciennych zaczyna się niebezpieczeństwo zamknięcia klap wałowych. Jeżeli zamkną się klapy wałowe w okolicy ulicy Sportowej, zaczyna napływ, być coraz większy napływ wody opadowej, deszczowej z terenu właśnie Bujakowa, Kobierni, Zakwy, GPW. I to, co się stało w 2010 roku, ta woda po prostu nie wpłynęła do Soły, bo nie miała jak wpłynąć. I myśmy tutaj, zresztą pan Patryk tutaj był razem ze mną, jak żeśmy proponowali projektantom, żeby w rejonie ulicy Sportowej, tam gdzie jest to składowisko tego pyłu, taka góra pyłu nawieziona, żeby w tym miejscu powstał w ramach tego programu Górna Wisła polder suchy, który będzie służył jak gdyby zbieraniu nadmiaru tej wody do czasu, kiedy służby ratownicze ewentualnie będą mogły rozłożyć odpowiednie urządzenia pompowe lub ewentualne wybudowanie trwałej stałej pompowni. Nie stało się nic takiego, nie? Nie stało się nic, jedynie tyle, co wypływ tej strugi jest tak pod kątem po prostu, żeby rzeka Soła zabierała wodę, jak największą ilość wody ze sobą z tego terenu właśnie, co żeście mówili, tej rury i tego kanału Ulgi Przykopy. Także to jest problem i ten problem będzie zawsze, dopóki nie powstaną jakieś inne techniczne możliwości odpompowania tej wody na zewnątrz wałów. To trzeba być świadomym. Dziękuję. Panie sekretarzu, to ona nigdy się nie zamyka. No szczelnie nigdy, ale zaczyna się niebezpieczeństwo, że z Soły jest tłoczona woda również na ten teren, nie? Po 1997 roku długość strugi poniżej wału, a więc ten odcinek odpływowy, no był dosyć duży, który w kierunku północnym wzdłuż wału, to rzeczą naturalną było, prawda? Chodziło o to, żeby był ten odcinek cofania się wody, żeby był wynosił gdzieś ponad kilometr, prawda? Później po powodzi w 2015 roku to całkowicie zostało. Zniszczone. Że to ma, nie wiem, 150 metrów może 200. Natomiast Młynówka, Przykopa nie ma w ogóle takiego odcinka. No nie ma, tak nie. Który chodzi o to, że ta woda w ogóle nie jest zabierana przez Sowę, tylko wręcz przeciwnie. Jest spychana jak gdyby. Spychana jest. I to jest to zagrożenie właśnie, że będzie więcej jak... Niestety. Natomiast mówi pan o wyspie. Popioły są stażowane nielegalnie. A wiem, ja. I ja już 5 lat czekam. To co pan mówi, że tam byłby naturalny taki pomysł. Rzeczywiście, tam było tak duże obniżenie terenu. I myśmy to planowali, że to zostanie wywiezione wszystko w ramach tego projektu. Znaczy planowaliśmy, zgłosiliśmy. No zgłosiliśmy to. Ale ktoś zrobił sobie taki teren na dzień dzisiejszy. To jest robić wysypisko popiołów dymnicowych. Ja nie wiem, czy to miało służyć do produkcji jakiejś.
jakiś materiał budowany czy nie, natomiast dzień dzisiejszy coś trzeba zrobić. No. Na nie można dalej zalegać. Ten popiół, ja byłem za młodym podejrzeniem. Przenika do środowiska, to są dane ciężkie. Teraz na co? Na budowę nam to się... Dziękuję. Czyli widzę, że nie mamy już głosów w tym temacie. Ostatni punkt naszego posiedzenia. Wolne miasto. Ma ktoś jeszcze? Już mamy dosyć. No, dziękuję Państwu. Jeszcze nie nagadałem jeszcze. To proszę. Panie sołtysku, proszę do pana wójta, bo mieliśmy tam, kurde, chodzi obrazowo znowu, jeden przystanek poniżej gimnazjum. Tam po prostu został w stronę ten zabrany. Już, ja to mogę już wytłumaczyć. Ten temat już ja byłem, jestem po rozmowie z zarządem dróg powiatowych. Rzeczywiście ze względu na wykonanie zatoki po prawej stronie w kierunku Andrychowa zostało wykonane przejście. I MZK wycofało ten przystanek ze względów bezpieczeństwa. To były sygnały kierowców, natomiast już z powiatem mamy ten temat załatwiony. Będzie po prostu to przejście, ten przystanek przeniesiony powyżej w kierunku skrzyżowania z ulicą Widokową. Także to już jest załatwione, tylko kwestia z wymalowania oznakowania na drodze poziomego i pionowego. Tak. Ale to już w niedługim czasie to będzie zrobione. Dziękuję, nie ma więcej tematów. Tak, pan jeszcze proszę. Ile razy ja to się muszę wydawać. Ja mam pytanie, może nie z mojej działki, bo tu Jakowa, ale do mnie mieszkaniec, który ma problem z dojazdem do działki. Jest od ulicy ulica Myśliwska do działki pana Duźniaka. Tam jest droga gminna, na latkach widnieje jego droga gminna, która generalnie nie jest drogą, tylko jest po prostu zarośniętym takim pagórkiem, wałem, nie wiem. Ale na mapce widnieje jego droga gminna. Jest problem z dojazdem do działek i to jest najprawdopodobniej ulica Myśliwska cały czas, ponieważ na końcu tej ulicy mieszka mieszkaniec, który ma numer Myśliwska ileś tam. Tylko, że tak jak mówię, ona w pewnym momencie ma mapkę tutaj. Mogę służyć mapką. O jakie to chodzi tutaj? Chodzi o działkę. To jest 2882/1. To jest ta droga, numer działki tutaj na tej drodze. No i tutaj pan jest zainteresowany i bardzo chciałby, żeby ten dojazd do działki został zrobiony, żeby ta droga nie tylko widniała jako na mapie, ale była realna i to można było dojechać do tej działki. Ja czekam. Ja się nazywam, że powiem na dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma, proszę Państwa, jakieś cisze, jakieś wnioski? Jeżeli nie, proszę Państwa. Pani Gieniarz? No. Odnośnie do tej paczki, tak? To jeden odnośnie paczki, ale jeszcze jeden. Panie wójcie, rozwinie osoby, które korzystają z drogi do Wielkiej Puszczy, o wielkim niebezpieczeństwie. Ja już to mówiłem, przepraszam, jest to już zrobione. Drzewo. Siedzimy w urzędzie, to o tym wycinali. To pójdzie, chciałem poinformować, jak pan tutaj z panami mówiłem, że pismo do powiatu i żeby to... O drzewa, tak. Chwileczkę jeszcze, pani radna, ma to, co rozdałem. Zwróciłam się z prośbą o takie doprecyzowanie. No więc panie wolontariuszki nam przesłały doprecyzowanie tej rodziny, której się ta paczka byłaby bardzo wskazana. No i są potrzeby wskazane. No i teraz może zastanowić się, w jakiej formie by to po prostu zrobić, czy w ogóle czy chcemy. Przemyśleć do czwartku. To dziękuję Państwu i zapraszam do czwartku komisji.